Jak możecie zobaczyć, u nas w oknach są flagi rumuńska i polska. Rumuńska jest, jak się patrzy z zewnątrz, poprawnie, tak więc tutaj proszę się nie denerwować. Dzisiaj oglądaj... Jaja, nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało. Dzisiaj grała Polska z Holandią i przez to też nasz dzień jest taki trochę rozwalony. Bo jest już 19:42, jeszcze przed chwilą, z półtorej godziny temu dowiedzieliśmy się, że w Hiszpanii jest strefa niskiej emisji, a że nasze auto to diesel, to możemy mieć małe problemy, że będziemy musieli kupować przepustki, strasznie jest to niejasne, co trzeba zrobić i tak dalej, więc bardzo dużo czasu spędziliśmy na tym po prostu, żeby to jakoś rozszyfrować, co musimy zrobić. Ja mam alergię, do tego chyba jestem chora. Mam straszną... Nie powiedziałabym, że chrypa, ale mam zawalone gardło, oko mi łzawiło, nos miałam zatkany od alergii, tak więc jest strasznie, ale bywało gorzej, to na pewno. Enzo jest bez drzemki, bo tak jak mówiłam, nasz dzień jest dzisiaj jakiś taki bardzo dziwnie rozwalony. Cały dzień Enzo strzela, Gigi strzela, po prostu jest masakra, ale... w ogóle muszę Wam opowiedzieć o jednej historii, która miała miejsce kilka dni temu. A więc... Enzo! Tata Enzo! O Jezu, z tymi krzykami nie wiem, czy dam radę Wam to opowiedzieć, ale... Jakieś 2 tygodnie temu byliśmy w ambasadzie, żeby... w konsulacie w zasadzie, żeby zrobić, a w zasadzie złożyć wniosek o paszport dla Zoe, bo oczywiście my ogarnięci, wszystko na ostatnią chwilę, musimy załatwić paszport Zoe bez transkrypcji aktu urodzenia na polski. Usiadłam z nadzieją, że uda mi się skupić, ponieważ Enzo i Gigi są bardzo głośno, a dzisiaj nie jest totalnie mój dzień, tak więc jest mi ciężko się skupić, żeby powiedzieć to z sensem. Ale byliśmy w konsulacie, koniec końców nic nie załatwiliśmy. Pani powiedziała, że mam napisać maila, jak transkrypcja będzie gotowa. Napisałam, dostałam bardzo szybki termin wizyty, bo po 2 dniach, ze względu na to, że już wcześniej miałam wizytę, na której tak naprawdę nic nie załatwiłam. No i w dzień właśnie, jak mieliśmy tam jechać, to i Gigi i ja skończyliśmy o 12:00. I ja pojechałam tutaj za rogiem kupić takie bakietki belgijskie, można powiedzieć takie lunch po prostu, żeby coś zjeść zanim pojedziemy. I jakoś mnie naszło, żeby sprawdzić pocztę. Generalnie czekałam na akt urodzenia Zoe, bo nie byłam pewna, czy jestem w stanie to załatwić bez aktu urodzenia, mimo że pani powiedziała, że wystarczy, że będzie w systemie, to jednak takie, wiecie, były emocje niepewne. W ogóle tutaj muszę to dodać, że wiem, że mam straszne usta, mam po prostu jakąś alergię, tak samo tu, jak i dookoła ust. Cała, nawet nie powiedziałabym, że buzia jako, że twarz, ale że buzia w środku, pod niebieniem mnie tak swędzi, że mnie to do szału doprowadza. Ale staram się tutaj do Was powiedzieć całą historię, bo tutaj też mnie wszystko swędzi. Nie wiem, co mi się stało, po prostu straszna alergia. Nie wnikajmy, mam nadzieję, że szybko przejdzie, muszę sobie wziąć jakąś tabletkę antyhistaminową i mam nadzieję, że będzie w porządku. Ale wracając do tematu, poszłam zobaczyć pocztę, przyszłam do domu, widzę, że jakiś list z Brukseli. Mówię, dobra, otworzę od razu, zobaczę, co to jest. I jak to zobaczyłam, mówię, czy ich popierdzieliło. Gigi był akurat w toalecie i mówi, co jest? A ja mówię, 350 euro. On mówi, co 350 euro? A ja mówię, mandat za wjechanie w strefę niskiej emisji. Wiecie, co jest najlepsze? Że my w ogóle nie widzieliśmy znaku, że tam wjeżdżamy. Serio. Nic nie dawało nam znać o tym, że wjeżdżamy na tą strefę. Mieliśmy jeden moment, że czy to jest ten znak, ale on był tak bardzo z boku i schowany, że nie byliśmy nawet w stanie dobrze go zobaczyć, więc nawet nie wiemy, czy to był dobry znak. Ale jak zobaczyliśmy ten mandat, to mówimy, no masakra. 350 euro za wizytę w konsulacie, na której nic nie załatwiliśmy. A tego samego dnia mieliśmy jechać drugi raz, gdzie się okazało, że to ten konsulat jest w tej strefie niskiej emisji i byliśmy strasznie zestresowani. Ale mój tata jeszcze był w domu, zanim poszedł do pracy, tak więc Gigi mnie poprosił po prostu, żebym zapytała mojego taty, czy chce się zamienić autami, bo mój tata ma auto hybrydowe. Czyli no jednak może wjeżdżać na strefę niskiej emisji i rzeczywiście zamieniliśmy się tymi autami. Tylko że problem był taki, mój tata generalnie jedzie, nie wiem, tak z 6 km tym autem, a później się przesiada w auto służbowe i zostawia auto w
Holandii, zaraz za granicą. I my już się ogarnęliśmy, zjedliśmy, byliśmy gotowi do wyjścia i Gigi mówi, kurde, słuchaj, czy my potrzebujemy mojego dowodu? Ja mówię, no oczywiście, że tak, jedziemy do konsulatu, żeby załatwić paszport dla naszego dziecka. On mówi, że został w jego aucie, tak więc to już była wtedy godzina 13:20, jak wyjeżdżaliśmy z domu. W konsulacie mieliśmy się pojawić do godziny 16, gdzie droga do Brukseli, mimo że to jest 87 km, to trwała bardzo długo. Normalnie nie wiem, ile powinna trwać, chyba około godziny. Nam generalnie, jak pojechaliśmy po ten dowód, pokazało 1,5 godziny, ale problem był taki, że nie dość, że musieliśmy tam pojechać, a to było w drugą stronę, to jeszcze Gigi musiał iść bardzo długi kawałek, bo tam jest brama, którą można otworzyć tylko przez aplikację, której my nie mieliśmy, bo nie pracujemy dla tej firmy. I no, musiał przejść ten kawałek, wrócić i musieliśmy się cofnąć. Jeszcze w ogóle zanim pojechaliśmy po ten dowód, musieliśmy odebrać dzieci, więc to wszystko bardzo dużo czasu zajęło. Plus droga do Brukseli w czwartek, w godzinach szczytu, gdzie było mnóstwo ciężarówek. To po prostu nic nie szło po naszej myśli. I utknęliśmy w korku nieraz. W pewnym momencie nam tam wyświetliło, że jest możliwość, że krótsza trasa i pojechaliśmy tą, może nie krótszą, ale szybszą trasą. I wjeżdżając znowu na autostradę, my byliśmy jakby na środkowym pasie, na końcu. Jeszcze z prawej i z lewej ludzie zaczęli dojeżdżać. Przed nami stało francuskie auto, miało hak z tyłu i uwaga, zaczęło cofać. Było to lekkie wzniesienie, zaczęło cofać i zgniotło mojemu tacie tablicę rejestracyjną. Tak więc zapowiadała się super podróż, w szczególności, że nam pokazywało najpóźniejszą godzinę, o której mieliśmy tam być, 15:32. I my się baliśmy, że nam pokaże zaraz, że będziemy tam 16:30 i że w ogóle jedziemy bez sensu. Nie byliśmy pewni tego, czy bez aktu urodzenia fizycznie jesteśmy w stanie to załatwić, więc to był po prostu tak szalony dzień. Byłam tak zestresowana i Gigi to samo. Ja czułam, jaka jestem spięta, całe moje ciało. Zaciskałam zęby, bo czułam się tak zestresowana w tym korku między ciężarówkami w sedanie, gdzie my normalnie jeździmy SUV-em. Masakra. Hej, Niunia! Niunia jest taka słodziutka. Powiem Wam, że przez ostatnie kilka dni tak wypiękniała, bo wcześniej miała strasznie takie podrażnione policzki i strasznie podkrążone oczy od ząbkowania, a teraz jest po prostu taka słodzinka. Hej, Niunia! Hej! Ona nigdy nie zawodzi, ona zawsze się uśmiechnie. A gugu! A gugu! O, i malutka też jest chora. Ja mam taki sam kaszel jak ona. Tak więc tutaj nie zapowiada się to wszystko dobrze. No, ale wracając do Hiszpanii, to przed chwilą się o tym dowiedzieliśmy. Nadal nie jesteśmy pewni, co my do końca musimy zrobić, bo ogarnęliśmy tylko, jak to się robi w Barcelonie, ale jest też dużo innych miast. I generalnie z tego, co wiemy, to zagraniczne auta nie mogą kupować tych naklejek na szyby. A z drugiej strony, to jak my mamy wjeżdżać do innych miast. I to jest wszystko takie pokręcone, że nie do końca wiemy, co mamy zrobić. Na pewno wiemy, że niedługo, przynajmniej w najbliższym czasie, będziemy musieli kupić lepsze auto, bo po prostu ograniczenia nas przycisną do ściany i będziemy musieli to zrobić, bo no z dieslem jednak już teraz jest ciężko. No cóż, nasz błąd, że rok temu kupiliśmy diesla. To było chyba rok temu. No. Tak więc no myślę, że to nie będzie teraz łatwy czas przez ten miesiąc. Zoe rozchorowała się, ja się rozchorowałam, alergia. W ogóle nie wiem jak u Was, bo słyszałam, że w Polsce jest dobra pogoda i że generalnie jest lato, ale niekoniecznie. Boże, co mi za muszka tutaj lata, strasznie denerwująca jest. No u nas nie ma jeszcze lata, u nas jest generalnie jesień, cały czas pada, jest zimno, wiecznie, tak więc my się lata jeszcze nie doczekaliśmy. Jak wczoraj poszłam w topie na ramionczkach, w takich, można powiedzieć, letnich, ale długich spodniach i w klapkach do sklepu, to ludzie patrzyli na mnie, jakbym była wariatką. Bo dosłownie jak wyszłam z drugiego sklepu, to nagle apokalipsa za oknem, padał deszcz, wiatr, masakra. Tak więc no czekamy nadal na lato. Tutaj podobno za tydzień ma już być 25 stopni, więc to jest sukces, bo do tej pory nie dobijamy do 20. Chociaż może czasami jest 20, ale to i tak jest deszcz i wiatr, więc nie jest taka odczuwalna. No, ale to w zasadzie tyle z naszych nowości i z tego, co się u nas dzieje, bo
No, tak naprawdę nasze główne tematy to teraz jest, żeby się ogarnąć w miarę z paszportem, właśnie z tym, z tą strefą niskiej emisji. Powiem Wam, że byliśmy tak załamani, jak zobaczyliśmy, że mandat 350, no ale z drugiej strony, co mamy zrobić? No, po prostu zapłaciliśmy, nie? Ale jak jechaliśmy w ogóle drugi raz, ten, po prostu ten drugi raz, jak jechaliśmy mojego taty autem, to też nie widzieliśmy żadnego znaku. W sensie, no, skupialiśmy się na tym, żeby zobaczyć, czy jest jakiś znak, że jest strefa niskiej emisji, ale totalnie nic nie widzieliśmy. Tak więc czujemy się trochę oszukani, jakbyśmy zapłacili za wjazd do miasta 350 euro, gdzie my za pierwszym razem tam spędziliśmy dosłownie nawet nie godzinę, więc godzina w Brukseli kosztowała nas 350 euro i nic nie załatwiliśmy. Boże, no ta muszka strasznie mnie denerwuje. Nina chyba będzie musiała teraz zjeść, tak więc będę musiała ją nakarmić. Trochę krótki pewnie wyjdzie ten vlog, ale totalnie dzisiaj nie jest mój dzień. Miałam dzisiaj nagrywać. Zapowiadało się naprawdę dobrze, ale dzień mnie po prostu zgniótł. Nie jest to mój dzień. Malutka teraz nie chce ze mną współpracować, ale generalnie ona już tak zasuwa po całym mieszkaniu, że co chwilę ją odciągam tam od robota, od kwiatów, od kabla do lampy, od wszystkiego. Stół też ją bardzo interesuje, a dosłownie ten, a dokładnie ten X, na którym jakby stoi. Po prostu nogi od stołu ją też interesują. Mata do ćwiczeń, wszystko ją interesuje, co nie powinno. O, już zasuwa. Ona pełza, zawsze się śmiejemy. O Boże, wąż nadchodzi do kuchni, no ale zobaczcie, jak ona rączki się podciąga. No, tak robię, nie? Co, kochanie? Co tu mamy? Telefon. No jak telefon zobaczy, to już w ogóle jest kosmos, bo zasuwa tak i to z uśmiechem, serio. Tak więc dzieci wiedzą, co jest najfajniejsze. Ale powiem Wam, że teraz i tak idzie wolno. Czasami tak się zaczyna podciągać, że już po prostu trzeba za nią gonić. Trzeba gonić za tobą, blondyneczko. No. Już się pokazuje charakterek. W ogóle wczoraj byłam z tatą w Praxis i sobie uświadomiłam, że my wcale nie skończyliśmy tej przyczepy, bo raz, że musimy jeszcze jedną rączkę dokręcić w szafce, do której nie mamy śrubki, a ja kupiłam złą, tak więc musimy jeszcze raz pojechać i kupić śrubkę, która nie jest ani za krótka, ani za długa, bo tylko teraz takie mamy. I druga sprawa jest taka, że jeszcze pod tymi fotelami nadal nie jest pomalowane i to widać, tak więc wczoraj też kupiliśmy farbę i będziemy to malować w najbliższym czasie. Jeszcze nie wiem kiedy, ale to już nie jest taki priorytet, że po prostu bez tego nie możemy żyć, tylko no myślę, że to nawet na ostatnią chwilę może być zrobione, bo no to nie jest nic takiego, co musi być na teraz już. Tak więc jeszcze jednak jest coś do zrobienia, ale to już są takie drobnostki, że w ogóle szkoda o tym wspominać. No. I będę się z wami żegnać. Wiem, że to strasznie, strasznie krótki vlog, ale po prostu nie jestem dzisiaj w stanie zrobić więcej. Serio, ostatnio mam taki czas, że albo mam po prostu bardzo, nie wiem nawet jak to powiedzieć, bardzo niskie samopoczucie, albo jestem turbo zmęczona. Myślę, że w zasadzie te dwie rzeczy się łączą, że po prostu ze zmęczenia idzie do niskiego samopoczucia. Bardzo długo chcę spać, chyba po prostu muszę się porządnie wysypiać i to tyle. Ale to są właśnie takie moje teraz. To po prostu teraz mój taki czas, że muszę się skupić na odpoczynku, na tym, żeby o siebie zadbać, bo inaczej zwariuję. W szczególności z prawie trzylatkiem i z prawie rocznym dzieckiem, którzy oboje są aktywni bardzo i bardzo dużo uwagi mojej wymagają, gdzie ja po prostu też później pod koniec dnia chcę sobie też poświęcić trochę uwagi. No. I tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jestem ciekawa, czy też kiedyś dostaliście taki wysoki mandat, czy w ogóle kiedyś dostaliście mandat za wjazd w strefę, o której nie wiedzieliście, że się zaczyna w tym miejscu. Dawajcie znać w komentarzu i ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!